Czy wiedzieliście, że w GTA Online można łączyć różne pojazdy w jedną całość, tworząc dzięki temu całkowicie nowe auta? Dzisiaj pokażę wam, na czym to polega i jak to zrobić, a wy pochwalcie się swoimi super połączeniami w komentarzach pod filmem. Po pierwsze, do wykonania tego triku potrzebna nam będzie pomoc kolegi. Po drugie, wraz z pomocnikiem wzywacie do siebie pojazdy, które będziecie chcieli połączyć. Po trzecie, włączacie tryb pasywny, następnie wjeżdżacie w siebie, formując nowy pojazd, by na koniec wyjść z samochodu i wyłączyć tryb pasywny. W ten sposób stworzyliście właśnie nowy, świetny pojazd. Tylko uważajcie, jeżeli zapragniecie nim odjechać, scalenie przestanie działać. Zasubskrybuj po więcej ciekawostek i gliczy ze świata GTA Online.